Zużyte opony ze względu na swój skład uchodzą za odpad niebezpieczny. I mimo coraz większej świadomości ekologicznej, wciąż porzucane są w lasach, tworząc nielegalne wysypiska śmieci. To z nimi zmaga się m.in. Nadleśnictwo Siewierz, które w sobotę postanowiło zorganizować akcję zbiórki zużytych opon w zamian za sadzonki drzewa. Zeszłoroczna akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a kolejka chętnych nie miała końca. Fatima Orlińska. Stara, zużyta gumowa opona może zamienić się w drzewo. I nie chodzi wcale o te wrastające w krajobraz porzucone nielegalnie na terenach zielonych. W sobotę 20 kwietnia w godzinach od 9 do 14 w Nadleśnictwie Siewierz będzie można oddać niepotrzebne już opony, a w zamian otrzymać sadzonkę. Na górnym parkingu przed Nadleśnictwem Siewierz staną 4 duże kontenery na opony. Zakładamy, że zmieści się w nich około 10-15 ton. Docelowo jesteśmy przygotowani na 30 ton, czyli prawie 2 razy więcej niż poprzednim razem przy poprzedniej akcji. Mamy pulę 5000 sadzonek. Część już jest przygotowana, gotowa, czeka na jutrzejszą imprezę. Opony odbierane będą bezpłatnie, a ich limit na jedną osobę to 8 sztuk. Za każdą należy się jedna sadzonka drzewka, w tym dęby, świerki, wiązy i buki. A że problem opon porzucanych w miejscach, w których znajdować się nie powinny, wciąż jest duży, widać na każdym kroku. Lasy, parki, tereny budowy i pustostany. Większość gmin w województwie śląskim zapewnia mieszkańcom możliwość odbioru starego ogumienia nieodpłatnie. Co sądząc po liczbach w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, cieszy się coraz to większą popularnością. Według danych za 2023 rok we wszystkich ekopunktach przyjęliśmy 177 ton zużytych opon. Natomiast jeżeli chodzi o ten gorszy obszar, czyli likwidację dzikich wysypisk, blisko 25 metrów sześciennych zebraliśmy tych opon na kwotę 5000 zł. Zamiast tworzyć dzikie wysypiska odpadów, w tym wypadku niebezpiecznych, zużyte opony za drobną opłatą można pozostawić również u wulkanizatora podczas sezonowej wymiany. Ci przyznają, że to coraz częstszy zabieg stosowany przez klientów, a zatem dobry krok w stronę przyszłości. Większość klientów jednak decyduje się na pozostawianie opon u nas w celu utylizacji. Prowadzimy taką swoją bazę klientów, których wiemy, że opony nie nadają się na przykład już do użytku, informujemy o tych. Dla warsztatów są to firmy, które odbierają od nas opony za pośrednictwem karty przekazania odpadu. Co warto mieć na uwadze, bo jedna opona do pełnego rozkładu potrzebuje nawet 80 lat. Podczas poprzedniej akcji Nadleśnictwo Siewierz odebrało od mieszkańców 3529 opon, które dostarczono w 274 samochodach.